Cześć, z tej strony Lucky Smile i zapraszam Was na kolejny odcinek z ciekawostek. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Romeo i Julia. Każdego roku z okazji Dnia Zakochanych do Werony, gdzie rozgrywał się najsłynniejszy szekspirowski dramat Romeo i Julia, dociera około 1000 kartek zaadresowanych do Julii. Pierwsza walentynka. Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę Orleanu w 1415 roku. Uwięziony w londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak bardzo ją kocha. Pierwszą kobietą, która wysłała walentynkę, była Mary Jerry Bruce w 1477 roku, która wysyłając list do narzeczonego, dołączyła również kartkę z miłosną poezją. Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana była z litego złota i przyozdobiona sercem z diamentów, szafirów i brylantów. Całość zapakowana była w futro z norek. Walentynka ta stanowiła kosztowny prezent dla śpiewaczki operowej Marii Callas. Japońskie walentynki w Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom, panowie dopiero miesiąc później z okazji Białego Dnia odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada. Liczba 220 tysięcy, właśnie tyle razy średnio, to jest tak mniej więcej, na świecie 14 lutego padnie pytanie: wyjdziesz za mnie? Dobra, to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli dotrwali do tego momentu, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczka. Ten dzwoneczek jest mniej więcej po to, żeby po prostu otrzymywać powiadomienia z kanału, w sensie jak wpadnie jakiś nowy filmik albo coś w tym stylu. I jak wbijecie 15 znowu łapek w górę, leci kolejny filmik. Tak więc ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.